Państwo chcą już zadać pytania, bardzo proszę. Ja w sumie do Pana 5 pytań, bo czytałem bardzo dużo. Ale po kolei pytanie, odpowiedź. Po kolei, proszę. Po kolei. Pierwsze takie pytanie, niezwiązane z polityką. Jak Pan w ogóle znajduje siły przez tyle lat, że Pan daje sobie radę i walczy z tym wszystkim? Bóg da siłę swojemu ludowi. To było pierwsze pytanie. A teraz pytanie takie. Wiemy, że w różnych krajach, w Parlamencie Europejskim, Francja, Włochy mają problemy ogromne, dużo bardziej poważniejsze niż Polska, stan wojenny, a zajmują się Polską. To nie jest hipokryzja. I jeszcze jedno, właśnie ten kornik drukarz też. Dlaczego, jak było na początku, ekolodzy kilka drzew, to tak walczyli, a teraz jest do ścięcia hektarów mnóstwo i za to nikt nie ponosi żadnych konsekwencji? Znaczy, oczywiście, na to drugie pytanie to mogę powiedzieć, że to zależy, co kto rozumie przez puszczę naturalną. Jedni uważają, że puszcza naturalna to jest taka, że rośnie sama, jak kornik ją zeżre, to ją zeżre, trudno. Taka jest natura, prawda? A drudzy uważają, że trzeba ją ochronić, żeby jednak nie zeżarł. To jest kwestia definicji, prawda, o co tam naprawdę chodzi. Natomiast sytuacje, które są we Włoszech, w Hiszpanii, prawda, i w innych krajach, to problem polega na tym, że tamte wszystkie zmiany są w obrębie socjalizmu. Tak samo jak Rumunia, Chiny, Jugosławia, Albania wyłamały się z Układu Warszawskiego, ale wszystkie te kraje głosiły socjalizm. Natomiast z ich punktu widzenia PiS buduje taką wersję socjalizmu, którą się nazywa raczej faszyzmem, prawda? I to budzi ich zaniepokojenie, bo jak wiadomo, to jest tak doktryna Breżniewa, że każdy kraj, prawda, może robić co chce pod warunkiem, że uwzględnia interesy Związku Sowieckiego, w związku z czym no, PiS nie ma zamiaru uwzględniać. I ja się czuję w tej chwili tak, jak się czuł w 1956 roku, gdy miał do wyboru między Gomułką a Chruszczowem. Prawda. Tutaj mamy ten socjalizm siermiężny, polski i tak dalej. Zresztą Gomułka, wielki obrońca niepodległości Polski, ale jak robotnicy strajkowali w czerwcu 1956 roku, to powiedział, że ręce poobcina, prawda? Więc ten był socjalista, tylko no, nasz patriotyczny socjalista, a tam jest socjaliści internacjonaliści i taka jest różnica, i się kłócą o to. Ale to jest dla nas, dla mnie to spór wewnątrz obozu socjalistycznego. To było drugie pytanie. Trzecie? Trzecie? Skończyły się pytania. Dobra, jedziemy dalej. A jednak, jak Pan na przykład, ja oglądałem wiele rozmów z Panem i jaka była odpowiedź odnośnie globalnego ocieplenia, jak na przykład pokazałby Pan diagram taki, gdzie miliony lat na diagramie widać, że jest ocieplenie, oziębienie, ocieplenie, oziębienie i to jest po prostu cykl. Więc jak ekolodzy i obrońcy, jakie mają zdanie? Oni tego nie podzielają? No mają zdanie, bo można ukraść duży procent z 2 bilionów euro, więc będziemy bronili tej teorii, że to jest spowodowane przez człowieka. Oczywiście nie ma żadnego dowodu na to. Chcę przypomnieć, że mrówki wydzielają więcej CO2 do atmosfery niż człowiek z całym swoim przemysłem i wszystkim. Trzeba by mrówki wydać, żeby to nie było niejasności. Jak byłem w 1986 roku w USA, to już wtedy była taka fala walki ekologów i na przykład jeden facet całkowicie serio domagał się zatrucia oceanów, bo to oceany produkują najwięcej tego CO2. Jakby wytruć wszystkie rośliny w oceanie, ryby i tak dalej, no to wtedy by te CO2 nie szło do tego. Trzeba tylko wytruć, trzeba tak jakąś tanią truciznę, prawda, wytruć oceany i by spokój. Ale inny był lepszy, bo oświadczył, że jest tylko jeden sposób ratować ekologię, żeby wytruć wszystkich ludzi. I wtedy. Także pomysły tych ekologów są bardzo ciekawe intelektualnie. Ja bym ich nie lekceważył, bo był taki facet, który był tym doktorantem Sorbony i napisał taką pracę doktorską, jak wprowadzić komunizm w jego kraju, czyli w Kambodży. Trzeba tylko wyrżnąć 2/3 ludzi i się zrobi komunizm. Dostał za to doktorat w Sorbonie i nikomu do głowy nie przyszło, że on wróci do Kambodży i on to zrobi. Wszyscy myśleli, że to jest taka ciekawa intelektualna, prawda, fantazja. Otóż
Ja bym tych ekologów nie lekceważył, którego dziadorbą się do władzy i będą na nas eksperymentować. To nigdy, nigdy nie wiadomo. Prawda? Różnym szaleńcom różne pomysły przychodzą do głowy. Prawda? Jedni świętują urodziny Hitlera, prawda? Drudzy świętują wytrucie tam kogoś. Także generalnie rzecz biorąc, to są garstki oczywiście niepoważne, ale trzeba dmuchać na zimne, bo nigdy nie wiadomo, co komu tam do głowy przyjdzie. Te dalsze pytania? Ja mam takie pytanie, może nie związane z tematem, ale obserwuję już od wielu lat, słucham jak pan na początku zaczął mówić o przemianach w Polsce, a miałem taką okazję być blisko właściwie w środku tych przemian w Gdańsku. I już wtedy zauważyłem, że wiele osób, oczywiście wtedy jeszcze ukrywając to, zamierza zrobić karierę w polityce. Właściwie sposób na życie, nic więcej. I tak przyszło mi do głowy w pewnym momencie, że być może warto by taką zasadę wprowadzić. Ja chciałbym, żeby pan opinię by pan na ten temat, że człowiek, który zajmuje jakąś funkcję publiczną z wyboru, radny, starosta, burmistrz, wójt, nawet sołtys, jeśli chce starać się o mandat posła czy senatora, powinien złożyć mandat z obecnej funkcji. Jeśli tego nie zrobi, to albo nie będzie startował, a jeśli zrobi i przegra wybory, to wtedy nie może wrócić już na to stanowisko, na którym był. Jeszcze jedno pytanie, też o opinię proszę. Czy to jest prawda, że kwota wolna od podatku osoby funkcjonariusza publicznego, posła, senatora, ministra, urzędnika państwowego wynosi 30 tysięcy złotych. To jest prawda? Prawda. Tak? Czy tak powinno być? Czy? Proszę pana, w ogóle nie powinno być podatku dochodowego i wtedy by nie było problemu. Bo jak wiadomo, socjalizm jest to ustrój, którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Oczywiście lepiej, jak jest wysoka kwota od podatku, tylko wysoka kwota od podatków ma jedną wadę. Że ludzie, którzy są wolni od podatku, już nie walczą o likwidację podatku. Prawda? Z mojego punktu widzenia. A tu chodzi o to, żeby ten podatek w ogóle zlikwidować, bo to jest bez sensu. Podatek dochodowy oznacza karę za pracę. Im lepiej pracuje, tym wyższą grzywnę płacę państwu. No to jest nonsens kompletny. To jest kompletny nonsens. Podatki oczywiście muszą być. Bez podatku państwo nie może istnieć, ale dlaczego dochodowy? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych trzykrotnie obalał próby wprowadzenia podatku dochodowego. No w końcu udało się pokonać opór w 1913 roku. Nie mówię, że od razu z tego powodu wybuchła wojna światowa, prawda? Ale z całą pewnością nie było to najlepsze posunięcie. Także podatek dochodowy trzeba po prostu zlikwidować i wtedy te problemy znikną. To pierwsze pytanie, nie jestem pewien, czy to jest potrzebne, bo to jest jedna z tych... Właściwie nie bardzo widzę powód, dla którego blokować człowiekowi, który jest wójtem, a chce spróbować zostać posłem. Dlaczego takiego faceta tępić? No, ludzie mogą go wybrać albo nie wybrać, prawda? Przecież nikim nie broni go nie wybrać, prawda? Jeżeli jest. Także nie sądzę, żeby była konieczność czegoś takiego. Na przykład mówi się, że zakaz dwukadencyjności to jest za demokracją. Nieprawda. To jest ograniczenie demokracji, bo jak chcę sobie wybrać tego faceta, a nie mogę go wybrać, to znaczy, że już moja demokracja została zmniejszona, prawda? Wola ludności jest zmniejszona, a nie zwiększona. Ja jestem demokratą, żeby powiedzieć jasno. I wcale nie będę bronił tej demokracji, ale tylko tak dla ustalenia uwagi, żeby... Bo jak powiedział kiedyś Konfucjusz, najważniejszą rzeczą przy reformie państwa jest przywrócenie jasności pojęć. Trzeba zreformować pojęcie. Jeżeli ludzie nazywają to demokratyzacją, to znaczy, że nie rozumiem, co jest demokratyzacja. Jeżeli ludzie mówią, że Konstytucja 3 maja jest demokratyczna, no to chyba jej nigdy nie czytali. Konstytucja 3 maja na miejsce Rzeczpospolitej Boga Narodów wprowadzała monarchię dziedziczną. Prawda? Czyli likwidowała demokrację całkowicie, a prawo głosu odbierała szlachcie hołocie, czyli tylko pozycjonacie, tylko szlachta, która miała nieruchomości, mogła głosować. Jak to jest demokracja, to zróbmy tę demokrację teraz, zaraz. No i już. Także
Najważniejsze jest, żeby no, używać właściwych pojęć i wiedzieć, co jest. Nie można nazywać Hitlera prawicowcem. To był człowiek, który był przez wiele lat przywódcą Partii Narodowo-Socjalistycznej, prawda? I tyle. Józef Piłsudski był przez 40 lat przywódcą Partii Socjalistycznej, przez 10 frakcji rewolucyjnej w tej partii, prawda? To nie jest żadna prawica, tylko oczywiście socjalista. To, że po dojściu do władzy trochę ten socjalizm przykrócił, bo nie da się rządzić, to jest inna para kaloszy, ale powtarzam, ale to był oczywiście socjalista. I Polska przedwojenna była państwem socjalistycznym. Z całą pewnością. Nie państwo wiecie, że nawet były ten czynsze mieszkaniowe były kontrolowane przez państwo. Nie można było podnieść czynszu, bo państwo kontrolowało wysokość czynszów na przykład. Także mamy zupełnie odrębne pojęcie o tym, co było i trzeba przywrócić prawdę. Bo polityka musi być oparta jednak na prawdzie, bo jak mówił hrabia Tarnowski chyba, fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Ludzie, którzy rządzą, manipulują przy historii, kłamią, no i potem ludzie na podstawie tej błędnej historii usiłują wyciągać wnioski, które są oczywiście również błędne. No, są oczywiście również błędne. Także najważniejsze jest to przywrócić. Prawda? Ja polecam Państwu dwa moje wykłady o historii, są w internecie. Jeden był w Legionowie, a drugi w takiej miejscowości Ozorkowie, tak na północ od Łodzi. I one są w internecie. I proszę, proponuję, żeby Państwo je sobie znaleźli. Jak wpiszę Korwin-Mikke, historia Ozorków, to wyskoczy, prawda, w tagach. I nie będę tutaj tego się powtarzał, bo to jest osobny wykład, dość długi, także. Legionowo, prawda? Na pewno tu i tu miałem te wykłady i warto je przeczytać. Jak zakłamana jest historia i to od bardzo dawna. To nie jest, że dzisiaj się zakłamuje. Skąd jest zakłamywana? Już Piłsudczycy ją zakłamywali, a jeszcze wcześniej. Natomiast pierwszą cenzurę w Polsce wprowadził jeszcze król Stefan Batory. Jakby ktoś chciał wiedzieć. No. Proszę bardzo. Jak pan prezes odniesie się do polityki wewnątrz uczelnianej, to znaczy wprowadzanie jedynie polityków wybranej partii przez panią dziekan, pana dziekan, bądź rektora na uczelnię, czyli w tym wypadku stronę lewą, czyli PO, PiS zapraszamy. Tak jak na Uniwersytecie Szczecińskim gościliśmy prezydenta Dudę w tym momencie, a na przykład nie zaprasza się pana Berkowicza, na przykład pan. Nie. Jest sprzeciw wobec takich inicjatyw. Oczywiście, że tak jest. No to wśród studentów to robi nam dobrą reklamę, prawda? Bo najcenniejsi ludzie to nonkonformiści, więc jak piszą to idą w przeciwną stronę. No, do tego chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Jak te okropne rządy, które w tej chwili mamy, w takiej desperacji prowadzą ludzie, że zaczynają kochać Adolfa Hitlera, to już ma jakiejś dużej desperacji, prawda? Żeby widzieć w Hitlerze ratunek na to, co jest tutaj. No i to jest bardzo groźne, bo my posługujemy się zimną logiką, która jest bardzo niebezpieczna dla tych, co rządzą. Oni się operują emocjami, prawda, tutaj krzyczą, tutaj PiS tam o biednych, tego, śmego, prawda, takie tam patriotyzm narodowy, coś tam. No, my się nie zajmujemy krzyczeniem, tylko wykazywaniem konkretów, prawda, skąd się biorą pieniądze, prawda, jakie są skutki tego czy innego posunięcia. Dlatego nas tępią ze szczególnym, prawda, tutaj, groźbą, bo chyba najlepiej Berkowicz to ujął. Ja to kilka razy powtarzałem, ale on to znalazł najlepsze porównanie. Otóż te wszystkie partie zajmują się wyborami na naczelnika więzienia. I oczywiście, że wybór naczelnika więzienia jest rzeczą ważną, bo będzie więcej pobytu na spacerniaku, prawda, lepsze racje żywieniowe albo gorsze, no, i tak dalej. Będzie można wychodzić z cel na noc, albo nie będzie można wychodzić z cel, no, są różne tam tego. Natomiast my chcemy likwidacji więzienia. I te wszystkie partie, no oczywiście chcą być naczelnikami więzienia, w związku z czym są przeciwko nam, natomiast my chcemy likwidacji więzienia. My na przykład nie zajmujemy się problemem, czy
dana szczepionka jest dobra czy niedobra. Skąd policja ma wiedzieć, czy szczepionka jest dobra czy niedobra? Skąd ma to wiedzieć? Prawda? My uważamy, że to ojciec powinien decydować. sobie decydować o szczepieniu, a nie państwo. My się nie zajmujemy problemem, czy dzieci powinny iść do szkoły w wieku lat 6 czy 7, tylko uważamy, że to rodzice powinni decydować, w jakim wieku posyłać czy nie posyłać dziecko do szkoły. I państwo się powinien, Ministerstwo Edukacji trzeba rozwiązać, prawda, całkowicie i pozwolić. Ludzie sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy, że gdybyśmy powołali Ministerstwo do Spraw Guzików, no bo jest problem guzików, prawda? Często nie można dostać jakichś guzików, prawda? No, gdyby było Ministerstwo Spraw Guzików, zajmowało się racjonalną dystrybucją guzików, brałoby sprawozdania, ile guzików sprzedano tu i tak, prawda? To nie ma najmniejszej wątpliwości, że po roku działalności tego ministerstwa nie można by dostać nigdzie guzików. Ale na szczęście nie ma tego ministerstwa, w związku z czym problem guzików się rozwiązuje sam. Nasze dzielne panie te guziki nam przyszywają, prawda? I jakoś wszystko działa bez ministerstwa. Tylko dlatego, że nie istnieje Ministerstwo Spraw Guzików. I gdyby nie istniało Ministerstwo Zdrowia, problemy zdrowia by się rozwiązały natychmiast, tak samo jak się rozwiązały problem guzików, prawda? To jest dokładnie to samo. Tylko ludzie przywykli do tego, że jest to ministerstwo i nie potrafią sobie wyobrazić życia bez tego. Gdyby było guzików, to no dobrze, a co się stanie, jak nie byłoby guzików kabłączkowych, prawda? No jak to bez ministerstwa? Kto by zmusił producentów do robienia guzików kabłączkowych, prawda? Takich jak mandacy wojennej, prawda? Jak ja chcę kupić, no tylko musi być minister, ja napiszę podanie do ministra, minister tam zmusi producentów do robienia tych guzików, prawda? Otóż jakoś to działa bez tego, bo nie ma ministerstwa i wszystko jest. I wszystko jest, prawda? Mało kto zdaje sobie sprawę, że w Polsce jest 10 milionów rodzajów śrubek. Są śrubki takie, grubsze, cieńsze, prawda? Robione z miedzi, mosiądzu, stali, aluminium. Rzeczy z łebkami takimi, ciętymi, kwadratowymi. Jak to wymnożyć przez siebie, to wychodzi 10 milionów rodzajów śrubek. Nikt nie jest w stanie tym zarządzać. Nikt. A jednak śrubki zawsze jak potrzebujemy, to mamy, prawda? Bez żadnego ministerstwa, które by się tym zajmowało. No otóż, no, to samo tyczy oczywiście również zdrowia, edukacji. Ale ile pieniędzy można ukraść w służbie zdrowia? Ile można ukraść w FRON-ie, czyli Funduszu Osób Niepełnosprawnych? Ile pieniędzy można ukraść w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prawda? Więc nigdy nie dopuszczą. O ile się weterynarii udało sprywatyzować, proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnych problemów w weterynarii. Żadnych. Nikt nie widział, żeby pies wsunął kopertę do kieszeni weterynarza, prawda? Nikt nie widział, żeby weterynarz odmówił wyjazdu do chorej krowy, jeżeli odmówi, to się dzwoni do innego weterynarza, prawda? Nikt nie widział, żeby pijany weterynarz zaszył nożyczki w brzuchu kota, prawda? A wszystko dlatego, że nie istnieje Ministerstwo Chorych Psów, ani Kasa Chorych Kotów i dzięki temu psy i koty mają już dobrze. Dlaczego pozwolono sprawdzać weterynarię? Bo tam było mało pieniędzy do ukradzenia. Natomiast nie pozwolono sprawdzać reszty służby, tam jest ogromne, gigantyczne pieniądze. Gigantyczne. Państwo wiecie, na przykład jak byłem we Włoszech w roku 70 tam którymś, dostałem oficjalną zgodę na wyjazd na Kongres Partii Liberalnych do Pisy. Słuchajcie, tam nas przyjęto. Partia Liberalna Włoska miała 1% poparcia, ale była niezbędna do utworzenia rządu. Brakowało tam tych kilku posłów. I o czym tam się lało, wino strumieniami, pokazy łuczników, prawda, fajerwerki, no niesamowite. Po roku cały ten rząd pana Kraksiego poszedł siedzieć, prawda? Minister zdrowia, który był liberałem, właśnie poszedł siedzieć. Kraksi uciekł do Tunisu zresztą. Nie było umowy o ekstradycji z Tunisem, więc tam uciekł i siedział. No. A skąd? Otóż minister zdrowia, z jego willi wynoszono sztaby złota, ubrali starych mistrzów. Za co? Za zgodę na sprzedawanie lekarstw na terenie Włoch. No i z tego się są łapówki. A po co ta zgoda? Dlaczego? A dlaczego lekarze nie może sprzedawać? A, bo nie było łapówek, prawda?
I dlatego dla naszego dobra oczywiście rząd pilnuje, żeby nie sprzedawano złych lekarstw w Polsce. I dlatego lekarstwa w Polsce, nie wiem co wiecie, są 6 razy droższe niż w normalnych krajach, niż w RPA, czy w Brazylii, czy gdzieś tam. To w Polsce są jedne z najdroższych. Ale niekoniecznie są kraje, gdzie są droższe w Unii Europejskiej. Przecież to jest coś przerażającego. Przychodzi taki facet z jakiejś firmy farmaceutycznej do ministra i mówi mu tak: panie ministrze, myśmy to wydali takie lekarstwo, bardzo dobre lekarstwo. Ono kosztuje nas $10. Możemy sprzedawać po 15, ale to jest bardzo dobre lekarstwo i myślę, że się sprzeda po $100 też, bo ludzie chcą i tak dalej. No i minister sobie szybko liczy. Jeżeli będzie po $15, to zysk jest $5 i podatek od $5 jest dolara. A jeżeli zysk będzie po $100, to zysk będzie 90 i od wysokich dochodów jest 30 parę procent, więc zysk będzie $30. Więc państwu się 30 razy bardziej opłaca, żeby ten lekarstwo było po $100 niż po 5, pod warunkiem, że nie dopuści innych lekarstw konkurencyjnych, tych generycznych, prawda, i tak dalej. A jeżeli nie rozumie, to mu się daje łapówkę i już rozumie wtedy doskonale interes państwa. No? I tak to działa. Gdyby nie było tego ministerstwa, to oczywiście te lekarstwa byłyby po te $10 czy 11. Przecież mamy świetny przykład tak zwanej świńskiej grypy. To już było chyba 10 lat temu, czy więcej. Gdzie była rzekoma pandemia świńskiej grypy, proszę państwa. Po Ukrainie jeździł taki autobus, gdzie co miasteczko wskakiwało tam grono wydajnych aktorów, się przebierało odpowiednio, zakładało maseczki na twarz i telewizja filmowała: pandemia grypy na Ukrainie, panika panuje. Nikt tego nie nosił na Ukrainie, to tylko to filmowano na pokaz na zachód, prawda? I proszę państwa, szefowa Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiła pandemię świńskiej grypy. W rzeczywistości na świńską grypę umarło w tym czasie mniej ludzi niż na katar. Ale 3 firmy robiły szczepionkę na świńską grypę. To taki dowcip mówi, jak mówi farmaceuta do farmaceuty: wymyśliliśmy znakomite lekarstwo, teraz trzeba poprosić lekarzy, żeby wynaleźli chorobę, którą ono leczy. Otóż mieli szczepionkę na świńską grypę i nikt na to nie chciał chorować. Więc były dwie możliwości: albo zarazić ludzi, albo wmówić ludzi, że jest zaraza. Więc to drugie znacznie tańsze i bardziej humanitarne. Prawda? W związku z czym ogłoszono pandemię świńskiej grypy. I teraz proszę zwrócić uwagę. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, plus Stany Zjednoczone, plus Japonia, jeszcze plus coś tam, kupiły te szczepionki. Jak niemiecka telewizja CDF wykazała, koszt tej szczepionki wynosił coś dolara i na wolnym rynku, gdyby sprzedawano, byłoby tylko 3-4 dolary, prawda, to konkurencja by zmusiła te firmy. Tymczasem nie wolno było sprzedawać w aptece, natomiast rządy kupiły te szczepionki po $11 za sztukę, przy czym kilka rządów kupiło po 2 szczepionki na jednego obywatela. Dla wyjaśnienia, zgodziło się zaszczepić w różnych krajach od 1 do 8% ludzi. Ale kupiono te szczepionki. Wiecie, ile wynosiły łapówki? Proszę sobie policzyć. Ile miliardów poszło w ten sposób, prawda? I pani, która to wymyśliła, czy to jest Koreanka, została po raz drugi wybrana ogromną większością szefową Światowej Organizacji Zdrowia. Miała pieniądze na łapówki, żeby przekupić ludzi, że ją wybrano ponownie. Jest to coś niesamowitego, co się dzieje w tych światowych organizacjach, prawda, które tam tym wszystkim zawiadują. To trzeba rozgonić. Tak samo jak FIFA, prawda, czy UEFA, wszystkie te firmy od piłki nożnej, prawda, i tak dalej. To wszystko jest jedna wielka korupcja. Musi działać wolny rynek, czysty wolny rynek, a tych wszystkich urzędników od tego trzeba po prostu pogonić w cholerę, bo po co nam ci urzędnicy? No po co? Żeby brali łapówki? No dziękuję, nie. Dziękuję, nie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, teraz tego, że nam się powoli kończy, dwa ostatnie pytania. To bardzo proszę. Nazywam się Szymon Śródlecki. Pytanie dotyczy w zasadzie wspólnej pasji łączącej nas, bo wiem, że Pan lubi bardzo grać w szachy. I Pan jako europoseł, czy ma Pan szansę i czas w ogóle na grywanie w szachy, zwłaszcza w pracy? Lokalnie powiem, czy może pan bywa z kolegami w pracy. I drugie takie dodatkowe, jeżeli chodzi o szachy, co pan myśli o otwarciu Polski, nie wiem, czy pan kojarzy,
flankowaniem Gołca za lasy. Nie, z polskich wyczynów wariant orangutan Tatagovera. Orangutan, no tak, orangutan. Ale on się nazywa debiutem Sokowskiego, bo taki rosyjski szachista Sokowski poświęcił temu debiutowi naprawdę masę pracy i rozpracował tam dziesiątki wariantów tego otwarcia. Bardzo, bardzo rzadko. W internecie raczej grywam, ale wolę analizować partie, robię to dość często, analizować partie. Jak mam zajrzeć do mojego komputera, to mam tam połowę różnych odniesień do tego, to są partie szachowe, bo to jednak daje pewną świeżość umysłową, jak człowiek tam sobie pomyśli nad problemem abstrakcyjnym, a nie tylko nad polityką i czymś takim. No tak, no, proszę bardzo. Ostatnie pytanie. Zakładając, że prawdziwą armią rządzi generał, a nie minister, czy mamy w naszym środowisku polskim jakiegoś generała godnego zaufania? No, trudno powiedzieć. Na przykład mało kto wie, że w Chile świętej pamięci generał Pinochet tak naprawdę nie był wcale autorem tego stanu wojennego, tego zamachu stanu, który uratował Chile przecież z katastrofy kompletnej. To była taka sytuacja, że on był mianowany na szefa sztabu przez Allendego, przez lewicowego prezydenta. I któregoś dnia przyszło do niego dowódca policji, dowódca armii, dowódca lotnictwa i marynarki wojennej. Przyszło czterech, zameldowali się i powiedzieli, albo robi zamach stanu, albo cię internujemy i robimy go sami. On zrobił ten zamach stanu i uratował Chile. I jego nazwisko jest z tym powiązane, a tak naprawdę to generał Ley to robił, a nie Pinochet. No, ale także być może ktoś taki istnieje w tej generalicji. Tylko ja panu coś powiem. Był to rok chyba 80. któryś. Pojawił się u mnie w gabinecie facet. Też nie w gabinecie, chyba jeszcze nie było wtedy UPR-u. Pojawił się facet, który się przedstawił jako mój kolega ze studiów. Nie pamiętałem go, ale stwierdził, że jest mój kolega ze studiów. Zachowania tego, gdzie on był w ambasadach i tak dalej, widać było, że nasz wywiad wojskowy. I on mnie spytał, czy ja bym udzielił wywiadu przedstawicielowi TASS-a, to jest sowiecka agencja. To ja powiedziałem oczywiście, dlaczego nie. To taki facet, który wyglądał mi na mile na faceta z GRU, czyli rozwiedki wojskowej, prawda, a nie TASS-a. No ale zadałem tam pytania, odpowiadałem. Między innymi powiedziałem, żeby broń Boże nie robili demokratyzacji, bo wyjdzie jakaś Czeczenia. Wtedy powiedziałem, że Czeczenia będzie. Czeczenii powiedziałem przezornie. I facet słuchał tego i mówi tak, ma pan rację, tak. No tylko jeden problem. Jaki? No u nas wszyscy generałowie kochają socjalizm. Więc trzeba znaleźć takiego generała. Właśnie kilku wystarczy, prawda? Bo tak naprawdę jedyna siła, która może zrobić, jak to jest wojsko, bo wojsko ma interes, żeby gospodarka się rozwijała, żeby były pieniądze na sprzęt i tak dalej, żeby w Polsce panował spokój, a nie jakieś zamieszki. I my jesteśmy zwolennikami kontrrewolucji, bo rewolucja robi się na ulicach, a kontrrewolucję robi wojsko cicho, spokojnie, prawda, najlepiej. Przecież nawet zwróćcie uwagę, że generał Jaruzelski zrobił ten zamach stanu przeciwko 9-milionowemu związkowi zawodowemu i tam zginęło parę osób, prawda? Zginęło parę osób. To był znakomicie przeprowadzony zamach stanu. Przez pomyłkę zresztą zginęły w tym wujku, prawda? Przecież nikt nie chciał tam nie strzelać, mogli sobie siedzieć na tym dole, ile tam chcieli, prawda? Co to komu szkodziło, na jakieś głupie tam ludzie wzięły się za strzelanie, nie wiadomo po jaką cholerę. I proszę Państwa, no to można by oczywiście, musi mieć kontrrewolucja zrobiona. Konstytucja robi się, armia bierze władzę, zmienia prawo, prawda? Raptowna zmiana prawa, tak jak się kiedyś mówiło, ustawy drakońskie, prawda? Ustawa Drakona, czy ustawy Likurga wsparcie, prawda? Robi się zmianę prawa i w tym momencie dalej już potem wszystko może iść samo. I tylko to musi być człowiek, który zdecydowanie, powtarzam jeszcze raz, generał Jaruzelski, na łożu śmierci, jak mówiła mi dziennikarka, która przy tym była, powiedział, że jego największym zmartwieniem było to, że nie zrobił tej kontrrewolucji a la Korwin-Mikke, prawda? No i zrobiłem z nim parę razy wywiady i on mi dwa razy robił wywiad i on mi mówił, że to nie można było zrobić, bo byłaby opory społeczne, krew na ulicach byłaby, no krótko mówiąc, generał, który miał
wyrzuty sumienia, prawda, i nie chciał robić zdecydowanych działań, no to po co robił zamach stanu, prawda? No, zamach stanu się robi po coś. No. Nie robi się po to, żeby siedzieć na bagnetach, tylko żeby potem coś z tym fantem zrobić. No, on nie miał jasnej wizji. Natomiast zamach stanu, dlaczego był zrobiony w ogóle, musicie Państwo wiedzieć, 16 grudnia. Otóż na 17 grudnia były planowane wielka demonstracja Solidarności i nasz wywiad donosił, że mają być prowokacje, tak jak w Czechach zrobione, żeby skłonić ruskich do interwencji, prawda, że tutaj się atakuje, znosi się socjalizm, prawda, i tak dalej, żeby skłonić ruskich do interwencji. Więc generał taki wolał wszystkich. Przecież Państwo pewno nie wiecie, bo historia jest całkowicie zawłoszona. Państwo nie wiecie przecież, że cała czołówka PZPR była internowana. Gierek i inni siedzieli w internacie, tak samo jak my. To nie był zamach stanu w interesie PZPR, absolutnie. To była junta wojskowa, która przejęła władzę i miała pełnię władzy i mogła coś zrobić. Kurde, nie zrobiła. I nie zrobiła niestety. Się zawahała. No, trudno. Skończyło się, skończyło. Żyjemy tak, jak się skończymy i musimy z tym żyć. Musimy z tym żyć i musimy mieć nadzieję, bo jeżeli my nie zrobimy podstawowych reform, no to przyjdą ci muzułmanie i zaprowadzą porządek. No co by tu? Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie? Dobrze. Chciałem pytanie zadać. Co pan sądzi o fenomenie Korei? O czym? Fenomenie Korei. No przecież mówiłem chyba przed chwilą. A, południowy. A, południowy. Proszę pana, Korea Południowa, podobnie jak Tajwan, Singapur czy Hongkong, nie były demokracjami. To w Korei Południowej panował Lee Sin Man, to był dyktator. Na Tajwanie panował ten Chiang Kai-shek, prawda? Na Singapurze zapomniałem, jak się nazywał, Lee Kuan Yew, prawda? I w Hongkongu to brytyjski gubernator zrobił tę reformę. I we wszystkich tych państwach zrobiono odgórnie reformy wolnorynkowe. I te 4 czy 5 państw zostało tygrysami, znakomity wzrost gospodarczy, prawda, etc. No, także to pokazuje, że potrzebna jest silna władza. Tu nasza partia została przyjęta do międzynarodówki Libertarian i poleciał wrzask hejt od Libertarian polskich. Jak można ich przyjąć? Przecież oni nie są za demokracją i tak dalej. No przepraszam bardzo, ale praktyka pokazuje, że reformy wolnorynkowe zostały zrobione nie w państwach demokratycznych, tylko właśnie w Korei Południowej, na Tajwanie. Tak, tak. Lee Sin Manem, tak. Także krótko mówiąc, Pakiem, tak? Krótko mówiąc, no praktyka pokazuje, że rację miał Stefan Kisielewski, który mówił, że recepta jest jedna, wziąć za pyski i wprowadzić liberalizm. Tego się nie da zrobić demokratycznie. Demokratycznie każdy będzie zbroił swoich przywilejów. Proszę wyobrazić taką sytuację, że mamy jeden przywilej, że każdy urodzony w roku parzystym może za darmo jeździć koleją. A każdy urodzony w roku nieparzystym może za darmo jeździć autobusami, również miejskimi. Jest to oczywiście zupełny absurd. Prawda? Ludzie by jeździli dłużej koleją zamiast krócej autobusem za darmo, prawda? Ludzie by fałszowaliby dowody osobiste. To zupełny absurd gospodarczy. Ale gdyby powstał związek zawodowy urodzonych w roku parzystym, urodzonych w roku nieparzystym, to obydwa te związki broniłyby tego przywileju. Miałby ogromne poparcie. Jak to zrobić? Pozbawić biednych ludzi prawa jazdy za darmo koleją. Pozbawić ludzi jazdy autobusem. Cała Polska by broniła tego absurdu. Tak by było, prawda? Takie są skutki wprowadzenia jakiegoś przywileju dla kogoś. Jest to kompletnie absurdalny system, by się utrzymał, gdyby była demokracja. Bo każdy chciałby mieć coś za darmo. Otóż to pokazuje absurd tego systemu rozdawnictwa socjalistycznego. Także z tego muszę zdać sprawę. No, tak to właśnie jest. W takim systemie żyjemy. I póki będzie demokracja, czyli rządy głupiej większości, no to nic się nie zmieni. Jeszcze jedno pytanie? Ach, już z tego zrezygnowali. Ja się z tego śmiałem, bo stan prawny jest taki, że w 1949 roku niestety PRL zrezygnowała z tych reparacji wojennych. Inna para kaloszy, że przed 1956 rokiem, no to
ta polska władza to była tak naprawdę sowiecka raczej. Raczej. Tym niemniej formalnie nie da się tego odkręcić, bo z punktu widzenia RFN jest to formalne, prawda, działanie i koniec. Natomiast co można by zrobić, to ja to mówiłem, wtedy PiS był zresztą u władzy, ale mi to utrącili. Ja byłem prezesem Stowarzyszenia Poszkodowanych Mieszkań Warszawskich i tu jest pewna sprawa. Otóż po zakończeniu Powstania Warszawskiego, już po ustaniu działań wojennych, kanclerz Rzeszy Adolf Hitler wydał polecenie zrównania Warszawy z ziemią. Ale było to polecenie kanclerza Rzeszy, a nie dowódcy wojsk. To nie były działania wojenne. To było działanie cywilne. I o to można by dochodzić roszczeń, bo to nie były, bo by się zrezygnowali z operacji wojennych. A ta moim zdaniem nie jest wojenna i o to ewentualnie można by się starać. Trochę już późno, mówiąc szczerze. Bo to już jest tam, już się kolejna wojna szykuje, prawda? A my tutaj jeszcze żeśmy pierwszej wojny światowej sami nie załatwili. No, koło mnie w Józefowie, prawda, był most na drugą stronę Wisły. No i któraś z bohaterskich armii, nie wiem czy polska, czy niemiecka, czy sowiecka, ten most zniszczyły i do dzisiaj nie jest odbudowany. Ja mówię, żeby może wreszcie odbudować ten most. Ale zarówno władze Józefowa, jak i Konstancina, który jest po drugiej stronie, nas odpowiadają, że już nie warto, będzie zaraz nowa wojna światowa, więc po co go budować i tak go zaraz rozwalą. Więc no, tak to jest. Dziękuję Państwu za uwagę.